moje małe królestwo. Wow. Jest policja. Mam nadzieję, że wyjedziemy stąd spokojnie. No. No widzimy, że ma gołe nogi, nie widzimy, czy ma majtki. No. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa. Pcham. Pcham do przodu. Pcham do przodu. Yeah. Yeah. Łapałam autostop. Nie łapałam, ale umówiłam się. Uwaga. Cześć, pozdrawiam. I witam wszystkich widzów. A przedstawisz się nam? Nazywam się Beata Muzel. Mieszkam w Slough, miasteczko w UK. Od 10 lat już. Dobra, zaraz tutaj pogadamy z Beatą. Co ona tu robi? Dlaczego? Po co? Ale powiem wam, że wulkan energii. No ja to pikuś po prostu, pikuś. Dobra, idziemy. To tak, kobiety tak robią przyjemne z pożytecznym, nie? Zakupy zrobione i tu można z koleżanką pogadać. Tak jest, prawda? Najważniejsze. Zakupy najważniejsze. No. Jak są zakupy, kobieta jest szczęśliwa, może działać. A teraz zabierzemy was do Windsoru dzisiaj. Jest to niedaleko właśnie Slough. Także mam nadzieję, że dojedziemy tam, będzie fajnie, będzie miejsce, gdzie zaparkować i będziemy działać dalej. No przy takiej pogodzie to raczej powinno być miejsce. Mam nadzieję, że to odstraszyło, dużo ludzi zostało w domu. Tak, chyba Polaków, bo Anglicy to przyzwyczajeni przecież do takiej pogody. No, to też prawda. No, 50 par kaloszy w domu i... Pięknie, widzisz? Ale zatki mają. Piękne te konie. I widać tutaj, to jest też, nie, to nie jest castle, prawda? To co tu widać? To tak, też jest kawałek zamek. Z Windsorze, tak. Tu już jesteśmy pod samym zamkiem. Zaparkujemy i na pewno tam będziemy szły. Ale pusto ludzi. Zobaczyć. Wszyscy przed telewizorami. Tak. Ale widzę, że już tutaj policja, jedna, druga, trzecia. Stoi, czekają, dobra, niestety koniki musimy zostawić i parkujemy. Ale za to ile miejsc mamy do wyboru? A tak normalnie to chyba ciężko tu zaparkować, nie? No chyba, że przyjedziesz o 5 rano, no to wtedy masz wybór, ale tak jak, no dzisiaj mamy naprawdę szczęście. Ale fajnie, nawet fajnie, myślałam, że będzie tłoczno, a tu mamy taką niespodziankę. Dobrze, to parkujemy. Jeny, jaki tu jest drogi parking. Jak ktoś narzeka, że w Warszawie czy w Krakowie płaci dużo, no to jest 5 funtów za godzinę. Każdego dnia we wszystkie święta. Bardzo drogi parking. Nie jest tak źle. 5 za 3 godziny. Słyszałam, że pod Gubałówką 500 zł zapłacił ktoś ostatnio. Co ty gadasz? Windsor Castle, ten, który jest przed nami, to była ulubiona rezydencja królowej. Ciekawe, jak będzie z Karolem. Nie jest część, którą możecie śmiało przyjść i oglądać. Biletowe są drogie. Także kto nie był, zapraszam. O, kobiety pracujące. Tu Beatka robi swoją relację, ja robię swoją relację. Proszę tak, bardzo. Podwójny wywiadzik dzisiaj mamy. Tu nas też pani z Polski odwiedziła. Pozdrawiam. Pcham do przodu. Kanał Pcham do przodu. Kanał Pcham do przodu. Dzisiaj wywiadzik też od tej drugiej strony, także wkrótce będą niedługo relacje. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.
Tutaj teraz jesteśmy z drugiej strony zamku. Zamek jest bardzo rozległy i składa się, jak widzicie, tutaj z różnych części, tak więc te części dobudowywano, co jest typowe dla różnych zamków. Nie można teraz tego zamku zwiedzać, ale znowu mamy koniki. Wow. Dzień dobry. One już wiedzą i czekają. No, wiedzą, o co chodzi. Z turystów przyjedzie. Aha. Będzie łapał ten karp. No, dawaj. Nie. Chcesz spróbować? Nie, nie chcę spróbować, boję się. One mogą uszczypać. Tutaj są takie, nie wiem jak to dobrze nazwać, łodzie wycieczkowe. Tak, wsiadasz, płacisz tam chyba 10 funtów. Aha. I płyniesz sobie tak na kółko. Można zobaczyć naprawdę bardzo fajne domy. Mm. To prawie tak jak u nas w Świnoujściu, tylko nie takie fajne domy. No pięknie, to jest fajnie. Jakbyście mnie nie mogli znaleźć, znajdziecie po samochodzie. No piękna trasa. No dziękuję za wycieczkę. Super. Cała przyjemność po mojej stronie. A typowa angielska pogoda, ale nie szkodzi. Po angielsku dałyśmy radę. To co, jedziemy przez Windsor? No. Rundka? Pięknie. No, jeszcze tu się przejedziemy główną ulicą. Ten Windsor to właśnie taka tak naprawdę jest jedna główna ulica. A o, ktoś tam jedzie naprzeciwko, czy nie? Nie wiedzą, co robi. Nie, tu jakiś ten niedzielny źle, kierowca. Źle przyparkował. Przy sobocie zaszalał. O, wycieczkowa łajba. Taki Yellow Submarine na kółkach. No to się przejedziemy. Pogoda ludzi nie odstrasza, nas nie odstraszyła, zwiedziłyśmy Windsor. No właśnie, fajnie jednak było wyjść, widzisz? Tak normalnie by człowiek został w domu, bo by powiedział, nie, brzydka pogoda, to nie będziemy wychodzić. Ale faktycznie jak się wyjdzie, to fajnie, człowiek się lepiej czuje, nie? Nawet jak ta pogoda nie była taka ten... Najważniejsze jest towarzystwo. Dobrym... My chyba nie należymy do grona właśnie takich osób, które by... Patrz, zobacz, co tu się dzieje. Pięknie. Jak są ubrani, fajnie. Przebierańcy. To mi się też u Anglików podoba, że oni właśnie się tak nie wstydzą, że się przebierają, że kto chce, ubiera się chce, kto nie chce, to się nie przebiera. Niektórzy stroje takie swoje mają, o tutaj idą panowie w szkockich, jeden pan w szkockiej spódnicy i to najprawdopodobniej to jest jego dziedzictwo, tak więc lubią podkreślić właśnie tą swoją przynależność do jakiejś klasy społecznej na przykład. A inni sobie kupią czapeczkę. A jeżeli jest oryginalnym szkotem, to pod tą spódnicą na pewno jest mu zimno. No, no widzimy, że ma gołe nogi, nie widzimy, czy ma majtki. No. O, tutaj widzicie, są w koronach takich, złote korony gdzieś tam z jakiegoś pewnie pubu czy supermarketu kupione.
Ci, że jak mieszkałam właśnie w Anglii, to bardzo wyluzowałam, jeżeli chodzi o siebie właśnie, o swój wygląd zewnętrzny, bo tutaj po prostu ludzie tak chodzą, każdy w czym chce i co mu tam pasuje i w ogóle zupełnie się nie przejmują. I widzisz dużo takich ludzi na ulicy każdego dnia, nie tylko od święta, tak jak dzisiaj, i po prostu przestajesz zawracać sobie głowę głupotami. Mnie to na pewno bardzo zaskoczyło, jak przyjechałam tutaj do Anglii i będąc w sklepie, robiąc zakupy, nagle przyszła pani ubrana w sam szlafrok. Także oni nie zwracają uwagi, czy mają makijaż, czy są odpowiednio ubrani. Wyszła po prostu. No, coś jej zabrakło, nie zdążyła się przebrać. Często właśnie kobiety, wiesz, w szlafroku czy jakimś takim domowym dresie. Tu mamy właśnie po prawej stronie to, co Ci mówiłam. Aha, Victoria Barracks. Tutaj żołnierze, Gwardia Królewska mieszka. O czym mówiłam? Aha, że ja widziałam właśnie, jak kobiety w szlafroku czy w jakimś, wiecie, piżamie przywoziły dzieci do szkoły. Nie, że każdy, ale po prostu się zdarza, jak się coś zdarzyło w domu, że ona nie zdążyła się ubrać, bo na przykład młodsze dziecko było chore i po prostu myślała się nim zająć, to po prostu heja, priorytety, co jest w życiu najważniejsze. No to my sobie zrobimy teraz po prostu tak. No pięknie, jedziemy z powrotem, i super. Pewno policji narażamy się, ale... Oj, chyba nie, no bo zrobiłaś to prawidłowo, no manewr wykonany wzorowo. Na rondzie, nawet z kierunkowskazem. Tak, zobaczymy za 2 tygodnie, jak przyjdzie pocztą. A jak tu właśnie jest z mandatami? Dostałaś jakiś mandat? A może nie mówmy o tym na wizji, ile. Aha, ale tak, dobra. Dostałam. Zdarza się. A wiesz, co mi się podobało? Ja pamiętam, jak zaparkowanie najczęściej się tutaj dostaje jakiś mandat za złe zaparkowanie. Albo tam ja dostałam raz na przykład za tunel, bo faktycznie zapomniałam zapłacić. Tam w jedną stronę jest, jak ja jeździłam do pracy, do miejscowości, której może lepiej nie będę wspominać, to w jedną stronę się jedzie mostem, a drugą stronę chyba tunelem, jak dobrze pamiętam. Może coś źle pamiętam, może pokręciłam, ale tak czy inaczej trzeba za ten przejazd zapłacić. I kiedyś były to takie okienka, gdzie się fizycznie płaciło, a potem oni zrobili to na płatności online. Więc jak ja jechałam pierwszy raz, no to byłam zaskoczona, że nie mogę fizycznie zapłacić. I ja mówię, a okej, no to jak wrócę do domu, to zapłacę, masz 24 godziny na zapłacenie. Ja po prostu zapomniałam o tym. I pojechaliśmy na drugi dzień akurat na urlop i jak wróciliśmy z urlopu, no to był mandat. I tam jest tak, że jak płacisz, masz tam na przykład 7 dni, u nas też tak chyba robią, prawda, że masz 7 dni, to masz taką mniejszą kwotę, a potem musisz zapłacić większą. No ale ja nie wiedziałam, bo tego mandatu, jak ja otworzyłam ten list, no to już było za późno. I zadzwoniłam do nich, bo się chciałam zapytać, jaką mam kwotę zapłacić, a ona mnie się spytała, czy ty ten list otworzyłaś dzisiaj? Ja mówię, że dzisiaj, bo wróciłam z urlopu. A, no to jak dzisiaj, no to się liczy od dnia dzisiejszego, bo przecież byłaś na urlopie, nie wiedziałaś, że dostałaś ten ticket. No i to jest właśnie ich takie niesamowite podejście do niektórych rzeczy. Ja, mój pierwszy mandat, który mnie bardzo zaskoczył, bo był naprawdę na sporą kwotę, bo uzbierały się 2. Jadąc do Londynu, nie wiedziałam, że płaci się tak zwany ULEZ od samochodu w centrum właśnie Londynu, a ja jeszcze dodatkowo jechałam dieslem, no to sobie po prostu pojechałam. Szczęśliwa, zwiedzam tu Big Ben, tutaj to, tutaj tamto, zdjęcia porobione, widoki niesamowite, no i przyjeżdżamy sobie do domku. Nie minęło kilka dni, przychodzi mi mandat, słuchajcie, na 300 funtów. 300 funtów. 300 funtów, tak, mandatu, bo w jakieś tam strefy wjechałam i to była taki początek, taka nauczka była. Ja tylko dodam, że chodzi o to, że tutaj jest strefa eko teraz wyznaczona i po prostu ograniczenie ilości. Chodzi im o to, żeby jak najmniej samochodów wjeżdżało do centrum, więc jak chcesz wjechać do centrum, to musisz po prostu zapłacić, w zależności od tego, jaki masz samochód. Tak, który rocznik. Który rocznik, jakie paliwo, którą strefę chcesz wjechać, tak więc jest ścisłe centrum i tak dookoła, takie koło trochę tam mniej kosztuje, a same ścisłe centrum kosztuje więcej. I po prostu w przeddzień wjechania do miasta trzeba tą opłatę uiścić. No i co?
Dostałaś te 300 funtów? No tak, zapłaciłaś? No oczywiście, że zapłaciłam. Musiałaś zapłacić 300? No zapłaciłam. O kurczę. Ile teraz tam kosztuje? 20 parę funtów chyba mniej więcej, tak jak na twoje auto, tak, nie? Coś takiego. Mm. No, na szczęście tym nie muszę płacić nic. Nie musisz. Ten jest akurat... Eko. Tak, także się według nadaje do tej jazdy. To też chyba zależy od rocznika. Nie wnikam, faceci niech się na tym znają. Ja się tylko pytam, mam płacić czy nie mam płacić? No. My naszym to już chyba nawet nie możemy wjechać do tego ścisłego centrum Londynu. Bo jest za stary i jest diesel. A teraz mają strefę w ogóle tą z opłat powiększyć. Większa ta strefa będzie. Także też zastanawiamy się nad zmianą auta drugiego, który mamy, bo to jest właśnie diesel. A mój partner pracuje na Heathrow. Także ta strefa zostanie powiększona opłatami. Także będziemy musieli niestety zmienić, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów. Takie uroki. To są minusy. O, to są minusy. No, cieszę się, że powiedziałaś o minusach, bo wszystkie poprzednie osoby, z którymi mówiłam, mówią tylko o plusach, zachwycają się życiem tutaj w Anglii i na pewno moim zdaniem żyje się łatwiej, ale tak jak mówisz, są zawsze haczyki. No, żyje się łatwiej, to dużo łatwiej. Ten kraj jest tak naprawdę prosty, ale minusów też ma sporo. Na przykład nie wiem, jak jest teraz, słuchajcie, w Polsce, bo no, sporo czasu tam nie mieszkam, jednak to jest 10 lat już, ale służba zdrowia jest tutaj, no, matko jedyna, żeby dostać się w ogóle do lekarza teraz po tym całym COVID-zie, oni do dzisiaj tłumaczą się COVID-em, rozmowy telefoniczne, no i przez telefon lekarz jest w stanie stwierdzić, co ci dolega. No dla mnie to jest chore, tak, także jak ja na przykład dzwonię, to mówię, że no niestety, ale proszę wizytę oko w oko, no to wtedy sobie niestety czekasz. Jest problem taki właśnie z lekarzami pierwszego kontaktu, ale jeżeli dostanie się już do specjalisty, to uwierzcie mi, że bo wysoki poziom naprawdę leczenia. Miałam tutaj niestety okazję korzystać z Oxfordu, ze szpitala i powiem, że służba zdrowia niesamowita, jeden chyba z najlepszych szpitali na świecie, także nie życzę nikomu, żeby się tam znalazł, ale jak się już znajdzie, to pamiętajcie, że w Anglii jesteście w dobrych rękach. No ja potwierdzam, bo ja też niestety musiałam skorzystać i też byłam w szpitalu. W sumie skończyło się na diagnostyce, ale tak jak mówisz, najpierw się czeka dość długo, ale jak już dostaniesz to skierowanie do wizyty do specjalisty, to obsługa jest na poziomie naszej prywatnej. Nawet bym powiedziała, ja u nas prywatnie, nieraz w Polsce, jak często Polacy robią, że jadą do Polski prywatnie porobić badania, nie wiem po co, dlatego że w Polsce płacisz pieniądze, a cię traktują jak szmatę, natomiast tutaj po prostu ta państwowa opieka, mnie pielęgniarka trzymała za rękę, pytała się mnie, czy jest wszystko okej, żebym się nie martwiła, że będzie wszystko dobrze, że tam tu mnie zakuje, że jestem dzielna, w ogóle po prostu wow. Tak, niesamowicie są. Niesamowite to było. Więc wręcz mogłabym powiedzieć, to było przyjemne doświadczenie, mimo że okoliczności były mało przyjemne. A zjechaliśmy na jakiś dziwny temat, nie? No właśnie, zmienimy temat. Nie wiem. Mistarmin. Mój ulubiony. Zawsze uśmiechnięty, zawsze wszystkie gorąco witam. A to, moi drodzy, są skrzynki na listy, które zostały udekorowane. Jakaś zdolna pani albo jakiś klub gospodyń wiejskich porobił, ale fajne. Jedno, oni mają takie fajne pomysły różne. Chyba wiesz, kto tu jest? No, rodzina królewska chyba, tak? Ale kto? A ta! William? No właśnie. Kate? Aha. I dzieciaki. No właśnie, super. Oni lubią rodzinę królewską, nie? Bardzo. Tak. No ale mi się wydaje, że tak jak większość Polaków, która mieszka w Anglii, jednak żyje tym życiem. No kto by się spodziewał, że będziemy mieszkać w kraju, gdzie są królowie, królowe, książęta, księżniczki. Ja bym się w życiu nie spodziewała, że po prostu będę w takim miejscu żyć.
Teraz to pudełko już tutaj, to urządzenie nie działa, ale kiedyś tutaj można było kupować znaczki. Po prostu się wrzucało 50p i wyskakiwał znaczek. Zobaczcie, jaki tutaj jest krzywy domek. I to nie jest krzywy domek, bo to jest wesołe miasteczko, czy specjalnie postawiony, tylko faktycznie się ten dom przekrzywił. Ja spróbuję stanąć na wprost, żeby pokazać. O, tutaj już jest dużo więcej osób, jest trochę głośno. Jak ktoś będzie w Windsor, to koniecznie trzeba przyjść tutaj na dworzec kolejowy. Popatrzcie, piękna lokomotywa, to można zobaczyć i porobić sobie zdjęcia za darmo. Jak i ładny ticket office, gdzie kupuje się bilety. Piękna stacja. I na końcu oczywiście czerwone budki telefoniczne, w których obowiązkowo zdjęcie. Windsor jest bardzo blisko Londynu, więc warto zrobić sobie taką jednodniową wycieczkę. Beatka tutaj w tej altance ma coś, co chce mi pokazać. Więc idę zobaczyć. Ona już tutaj poszła pierwsza. Uwaga. Tu mały remont był, to nie zwracamy uwagi na boki, się nie rozglądamy. A co ty tu masz? Swoje gniazdko. Takie moje małe królestwo. Wow, ale ja widzę tu świeczki, tak? Co to są za świeczki? A to są świeczki sojowe. Tak one wyglądają, tak, proszę bardzo. Wow! Świeczki sojowe, to jest mój taki azyl spokoju. Mhm, ale to który robię. Ale one pachną. Pachną. One wszystkie są pachnące. Pachną, chcę zjeść. No, wyglądają jak ciasteczka. Gitarowe. Aha. Ekologiczne. Super. A masz koszulkę, teraz widzę, bo byłaś w kurtce i na koszulce jest napisane Radio Note. A to jest moja kolejna pasja, gdzie działam właśnie z Note Radio. Zapraszam Was w każdy czwartek na moje audycje. 18 godzina w UK, 19 godzina w Polsce. Note Radio. Ja widzę, że Ty tutaj stąd nadajesz, tak? Tu masz studio? To jest takie moje, mój taki azyl spokoju właśnie tutaj, w tym miejscu. Fajnie. Może nie powinniśmy tego pokazywać, no ale jak już tutaj weszłaś... No trudno, no stało to, się. No to jesteśmy, stało się, tak. Także stąd ja nadaję. Główne studio mamy w Londynie, a ja nadaję właśnie tutaj. Może lepiej, jak nie widać. Nie, no coś musi być widać. Właśnie niektórzy mają to do siebie, że nie lubią być nagrywani, tak więc przepraszam za tą inwazję, ale też jakby no nie mogę zrobić filmu bez nagrywania. A powiedz mi, dlaczego tu jesteś? Znaczy, jak to się stało, że przyjechałaś do Anglii? A to była w ogóle taka dziwna sytuacja, bo moja siostra mieszka w Anglii już jakieś chyba z 15 lat, może i więcej. No i niestety zachorowała i dostałam od niej bardzo dziwny telefon. Pamiętam to do dzisiaj, to był wtorek, jak zadzwoniła do mnie i zapytała się, czy w razie czego zaopiekuje się jej dziećmi, i w czwartek byłam już w Anglii. W czwartek byłam już w Anglii, rzucając wszystko w Polsce. Pracę, przyjaciół, znajomych i przyjechałam tutaj na miesiąc, jak większość Polaków. No i tak zostałam i minęło 10 lat. I nie żałuję. Nie żałuję ani jednego dnia, ani jednej godziny tej mojej decyzji. Jest dobrze. Mm-hmm. A będzie jeszcze lepiej. No to fajnie, bardzo się cieszę. Wiem, że ty śpiewasz, ale przed chwilą usłyszałam też młodego mężczyznę, który śpiewa. Tak, mój syn. 19-letni mój syn. Polecam wam gorąco, wbijajcie na YouTube, tam znajdziecie Patimana.
i słuchajcie jego piosenek. Na razie jest jedna nagrana, są już cztery, które są na etapie właśnie nagrywania klipów. Także no, nieważne, że mój syn, ale ma młody głos, ma potencjał, także polecam go z całego serca. Powiedz mi, czy ty w tym radiu pracujesz tak na pełen etat, czy jak to wygląda? Na chwilę obecną mam jedną audycję, którą prowadzę właśnie w czwartki, jak wam wspomniałam, nazywa się Muza na Luzie, na którą gorąco zapraszam. Współpracujemy krótko, ale bardzo intensywnie i bardzo pozytywnie. Wspaniali ludzie, naprawdę. Dodatkowo, jak widzieliście wcześniej, robię świeczki, gdzieś tam śpiewam, gdzieś tam nagrywam, dodatkowo jestem kucharzem, także mój pełen etat to jest fajna praca, bo pracuję od godziny 7 do godziny 15, poniedziałek, piątek, weekendy wolne, banki, holidaye wolne, żyć nie umierać, także mam czas na inne swoje pasje, na inne zajęcia. A jakie są te inne zajęcia? No to właśnie tak jak wspomniałam, świeczki dają mi dużo spokoju, przemyślenia nad wszystkim, odstresowania się od codzienności, bo to nie jest tak, że o, mieszka sobie w Anglii, fajnie sobie żyje, to nie jest w sumie tak pięknie. Są rachunki, bardzo duże rachunki, które musisz opłacać. Dla osób, które mieszkają w Polsce, sobie myślą, a mieszkasz w Anglii, zarabiasz w funtach, to cię stać. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale tak naprawdę gówno prawda, bo musimy ciężko pracować na te pieniądze, żeby opłacić na przykład mieszkanie, którego swojego nie masz, tylko wynajmujesz, a to są naprawdę duże koszta. No duże, ja powiem, tylko przed chwilą się zapytałam, nie będziemy tu rzucać liczbami, ale oni płacą za swoje mieszkanie tyle, ile ja zarabiałam, jak przyjechałam do Anglii. Tak, no, moja pensja była taka. Wprawdzie teraz już troszkę się tam zmieniło, ale niedużo pensje poszły w górę, a właśnie mieszkania i inne media poszły w górę, tak jak w każdym kraju teraz niestety. Tak, prąd, wszystko poszło do góry, tak samo jak w Polsce, jak w innej części świata, tak? Także nie tylko Polska ucierpiała na tym wszystkim, Anglia też. A pensje niestety stają w miejscu. Dokładnie. Dlatego, że nie wszystko, co będziemy gadać, będzie potem, wiesz, tak, więc możemy sobie o takich różnych prywatnych sprawach gadać, co nie chcemy. Ale po prostu chodzi o to, że jakby od razu nagrywam, bo dlatego, że jak cię się zapytam o wszystko, a potem będziemy nagrywać, to nie będzie takie, wiesz, naturalne, nie? Palmy kwitną, pięknie. Jest sałata, będziemy jeść. A, sałatę i Chińczyka żeśmy kupiły po drodze. No. Wiesz, nie, co, chciałam światło włączyć. Włączyć. Tak. Ono jest włączone. Już i tyle jest światła. To właśnie chcę ci zmienić. Także wyłącz tu. No, tutaj jeszcze jakaś jedna niespodzianka jest. Ale jeszcze kilka. Jedno to wam macie co? Drugie mieszkanie? Wow. Także możesz skakiwać, już wypróbowane. No. Boimy się tych rachunków za prąd. Razem z Beatą odwaliłyśmy kawał dobrej roboty. Teraz twoja kolej. Polub, skomentuj. Udostępnij znajomym.